Witajcie w kolejnym odcinku Zasilacza. Mam nadzieję, że wyspaliście się, że przed Wami dobra zapowiedź na kolejny dzień. My już jesteśmy w gotowości i przychodzimy do Was z kolejnym fragmentem. I w ogóle na sam początek. Czy mieliście kiedyś tak, że zdarzyło Wam się z kimś pokłócić tak konkretnie? Albo może, no bo każdemu się zdarzyło chyba. Kiedy ostatnio tak mieliście? Spróbujcie sobie przypomnieć tą całą sytuację, jak się czuliście, no i rozpoczniemy nasz fragment. Z Jakuba, 4 rozdział, 3 wersety. Skądże spory i skąd walki między wami? Czy nie pochodzą one z namiętności waszych, które toczą bój w członkach waszych? Pożądacie, a nie macie, zabijacie, zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Walczycie i spory prowadzicie, nie macie, bo nie prosicie. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. Mocny fragment, nie? I taką to reprymendę dostaliśmy z samego rana. Od Jakuba. Od Jakuba, a nawet dwóch. Ale to jest dobre pytanie, żeby sobie każdy z nas je zadał. Co sprawia, że ja walczę z innymi? Co sprawia, że ja się kłócę z innymi ludźmi? Dlaczego przyjmuję taką postawę walki? Kuba wspomniał na początku, czy jesteśmy w jakichś konfliktach, czy zdarza się nam kłócić, ale chcę to rozwinąć i tak jakby dotrzeć do tego, skąd to się bierze, że ja się kłócę. Od razu jak o tym mówisz, to kojarzy mi się ta pierwsza kłótnia małżeńska, czy w ogóle pierwsza kłótnia ludzi Biblii, no w raju, gdzie tam wiadomo, jest coś nie tak, zerwany owoc, oni widzą, że coś się straciło i potem pytanie, jakby, no Bóg po prostu przychodzi, a Adam się tłumaczy, to kobieta, którą mi dałeś, a kobieta zwala na męża i tak dalej. Jakby to moja wina. Dokładnie, to uciekanie przed odpowiedzialnością, czy po prostu przede wszystkim wybielenie siebie kosztem innych. I wydaje mi się, że zawsze to jest niesprawiedliwe, kiedy ktoś nas obrzuca winą, kiedy sam jest trochę winny, więc wtedy łatwo nam odbić tą piłeczkę i to jego obarczamy winą i to tak się zapętla. Jest kilka takich zasad rozwiązywania konfliktów. Jedna z tych zasad właśnie mówi o tym, żeby przyjąć swoją odpowiedzialność za konflikt. I mówiąc przyjąć swoją odpowiedzialność, nie mam na myśli tego, że to ja teraz biorę całą odpowiedzialność za konflikt, który powstał, bo to ja jestem winna. Nie. Nie zrzucam tej też winy na kogoś, bo to on czy ona jest winny, ale dzielimy się tą winą. Bo każdy kij ma dwa końce, każda relacja taka międzyludzka też ma przynajmniej dwie osoby, więc no tą odpowiedzialnością trzeba się podzielić. No i w ogóle tutaj jest trochę mowa o tych namiętnościach, które toczą bój w członkach naszych i ogólnie tak trochę jest, że cóż, to, że się obrażamy, ogólnie często nie ma jakiegoś racjonalnego powodu poza naszą, nie wiem, taką może dumą, czy jakimś takim, jak on mógł o mnie tak powiedzieć. Tylko często to jest takie, no, gdybyśmy mieli większą pokorę, to chyba byłoby nam łatwiej wysłuchać oskarżeń drugiej strony, pomyśleć, okej, to ona może czuje teraz takie emocje, bo coś tam dla niej było trudnego. I tak z taką empatią, to jest w ogóle kluczowe słowo, spojrzeć na drugą osobę i wtedy łatwiej byłoby uniknąć tej walki. No właśnie, wysłuchać i też dać czas tej osobie, żeby powiedziała, żebyśmy my mieli szansę zrozumieć, bo myślę, że to jest kluczowe często przy konfliktach, że nie dajemy drugiej osobie czasu na powiedzenie, co tak naprawdę ma na myśli, a nawet jak powie, to my to tak szybko interpretujemy, że nawet nie dopytujemy, czy właśnie to miałaś na myśli. I kojarzy mi się taka historia takiego małego chłopca, który miał dwa jabłka. I przyszła do niego mama i mówi, no synku, może podzielisz się ze mną jednym jabłkiem. I ten chłopiec tak patrzy na te jabłka, patrzy na mamę, na jabłka. Bierze gryza z jednego jabłka, bierze gryza z drugiego jabłka. I w tym momencie mama już sobie myśli, no nie, no tak źle wychowany. Dobre, nie. No właśnie, nie chce się podzielić. Od razu ma jakieś takie wnioski na temat tego chłopca. A w tym momencie ten chłopiec mówi do swojej mamy tak. Mama, weź to, bo jest słodsze. I
często dokładnie tak robimy, że nie dajemy ludziom czasu na to, żeby dokończyli, co mają na myśli, żeby w pełni powiedzieli to, co chcą powiedzieć, tylko wyciągamy wnioski, że albo oni się nie dzielą, albo oni tacy niekulturalni, nie? A on tu się chciał tym jabłkiem z nią podzielić. Dla mnie też w ogóle w kłótniach częste jest to, że dwie osoby używają pewnych słów, ale mówią zupełnie o czymś innym. I chcą podkreślić, może tak jak Jakub i Paweł mogliby się skłócić ze sobą, bo mówi o wierze, ale jednak mówi o różnych aspektach tej wiary. No i co? Konflikt, sprzeczność i tak dalej. A da się dojść do wspólnego punktu widzenia, więc często właśnie ta komunikacja, że ktoś coś mówi, a ja myślę, on na pewno mówi to i robi to dlatego, bo nie wiem, ktoś tam chce mi pokazać i widzimy te takie negatywne rzeczy, więc naprawdę, żeby się upewnić, czy ty chcesz powiedzieć mi to i to i to, to jest też pomocne. I też upewnimy się, jakie są nasze motywy. Czy ja się kłócę, dyskutuję po to, żeby rozwiązać problem, czy po to, żeby wygrać konflikt, bo to też jest różnica i myślę, że wyraźnie to widzimy w naszych rodzinach, w naszych zborach, gdzie no, od razu widać, tak jakby, czy my się kłócimy po to, żeby wygrać, czy po to, żeby rozwiązać jakiś spór. No i właściwie dalsze fragmenty do tego się odnoszą. To właśnie ta namiętność, ta pożądliwość, pożądacie, a nie macie i tak dalej, odnosi się do tego, że my chcemy być górą, że chcemy dla siebie, że ten konflikt my chcemy wygrać, że nie chcemy pomyśleć z taką empatią o drugiej osobie, co ją boli, jak możemy jej pomóc w tej sytuacji, która jest dla niej trudna, tylko chcemy, żeby było nasza sprawiedliwość, sądy swoją sprawą, ale my musimy, żeby sprawiedliwość była po naszej stronie i no jakby to nastawienie, że to my musimy tym wygrać, musimy mieć najlepiej. Po prostu egoizm, też to jest taki może truizm, ale po prostu to sprawia, że konflikty jeszcze tak bardziej wybuchają i są takie większe. I też patrzę na ten fragment, nie macie, bo nie prosicie. Prosicie, a nie otrzymujecie. I trochę się zastanawiam, czy Jakub ma na myśli też na przykład kwestię modlitwy. Tego, że my przychodzimy do Pana Boga, prosimy o coś, a nasze serca już są tak pełne zawiści, tak po prostu wypełnione jakąś goryczą, taką złością na innych ludzi, że my prosimy o zaspokojenie swoich namiętności, żądzy zamiast o coś, co mogłoby przysłużyć się budowaniu sprawy Bożej. Wydaje mi się, że no i jak się pamiętacie jeszcze, też nie wiem, czy jesteś w stanie wrócić do tych czasów, ale jak ja byłem dzieckiem, pamiętam ten motyw walki jakąś zabawkę, to jest takie, że on mi zabrał, a potem idę i proszę do mamy, mama, chcę moją zabawkę. I jakby, jakie emocje mną kierują, kiedy ja proszę. Może to jest taki przerysowany obraz, ale czasami, kiedyś w naszych modlitwach, albo właśnie nie prosimy, więc nie otrzymujemy, ale czasami też prosimy tak po prostu myśląc tylko o sobie w tych modlitwach. Nie myśląc o tym, Boże, prowadź tą kwestię, Ty wiesz, jakie są moje potrzeby, Ty wiesz, co mnie boli, tylko ja chcę to. Jako takie dziecko i no, to sprawia, że Bóg nie może nam czasem tego dać, bo to tylko skupi nas jeszcze bardziej na nas samych, na naszych jakichś tam namiętnościach, cokolwiek to będzie i to nas może niszczyć. Tak patrząc na ten fragment, myślę sobie, że warto przemyśleć, skąd biorą się konflikty, w których obecnie trwamy. Może już czas najwyższy je przerwać, rozwiązać. Ale też właśnie zwróćmy uwagę na to, jak my rozmawiamy z innymi ludźmi. Jakiego języka używamy, jakich słów, na to, czy my rozwiązując problem, dyskutując nad różnymi rzeczami, chcemy po prostu wygrać, chcemy, żeby to nasze zdanie było na pierwszym miejscu, czy może faktycznie chcemy rozwiązać problem. Dlatego nie traćmy z oczu tego, jaki powinien być cel dyskusji, cel do rozmowy. Więc jak macie dzisiaj jakąś kłótnię do odbycia, to pamiętajcie o tych wnioskach, a teraz będziemy się modlić. Właśnie o to, żeby Bóg nam dał taką tą dobrą mądrość,
która pomoże nam uniknąć tych konfliktów, żebyśmy mogli prosić o coś więcej niż takie egoistyczne zachcianki. Drogi Boże, Ty znasz nasze serce i wiesz po prostu, że ono jest złe, że ono chce dla siebie, że ono się obraża, że po prostu chcemy prosić wiele często o jakieś rzeczy, żeby tylko nam było dobrze. Daj nam, Boże, takie serce, które będzie takie mądre, które nie będzie chciało walczyć, nie będzie chciało zwyciężać nad kimś, tylko będzie chciało wspierać, które będzie chciało widzieć, jak rozwiązać konflikt, a nie jak wygrać. Proszę Cię też, żeby nasze modlitwy mogły być takie pełne uwielbienia dla Ciebie i też, żebyśmy prosili, ale prosili po prostu o Twoje prowadzenie, a niekoniecznie, że ja chcę to i koniec. Żeby nie było w tym takiego egoizmu. Ty, Boże, możesz zmieniać nasze serca i o to Cię prosimy w imieniu Jezusa. Amen. Pamiętajcie dziś w Waszych rozmowach, żeby dopytywać, co ktoś miał na myśli, dać im czas, żeby powiedzieli i nie atakować drugiego człowieka, a pracować nad rozwiązywaniem problemów. Także kończymy na dziś i do usłyszenia jutro. Powodzenia w konfliktach. Okay.